Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gilatki, zauważam was bardzo serdecznie. Tak serdecznie, że aż mi mikrofon poleciał. Serdecznie na gierkę, która nazywa się Dark Cut. Troszkę prosta gierka, oczywiście fleszówka. Dlaczegoż by nie? Możemy grać sobie w takie gry. Możemy, bo nas stać, bo stać było twórcę na zrobienie tego, co nie jest zbytnio wymagające. A nieważne, Dark Cut, bardzo fajna gierka, jeśli chodzi o to. Sam jeszcze nie grałem, miałem okazję zobaczyć, jak jest fajna. I na pewno sobie w nią zagramy, będziemy się świetnie przed nią bawić. Widziałem też, że niektóre osoby postanowiły w sekcji komentarzy płakać trochę, że kiedyś to było, nie było gier fleszowych. Gry fleszowe są w sobie świetne, są idealne, bo może je zrobić prawie każdy i są cudowne. Każdy ma do nich dostęp też, nieważne z jakim komputerem, to jest cudowne też, jakby nie patrzeć. Dobrze, jesteśmy... Okej, będziemy się uczyć, rozumiem z tego, tak? No okej. Musi być gotowy na pole bitwy przed jutrzejszym porankiem. Spróbujmy zrobić, co się da, okej. Już pamiętam tego typu gry. Oj, dostał strzał prawie w kolano, jeśli ktoś oczywiście grał w pewną grę, to wie, o co chodzi. Jak ja mam to zrobić? Czy ja mam to po prostu kliknąć? Bo... Halo, bo mi myszka gdzieś zniknęła i... Ej, halo! A arrow keys? O! Okej, udało się. Dobra, czyli... O Jezu! Będziemy przebijać? O, tak, będziemy przebijać. Dobrze, znowu strzałki. Nie wiem, w jaki sposób te strzałki... Okej. Trzeba lewo, prawo nabijać, bardzo ładnie. Tracimy jego zdrowie, więc nie wiem, czy wtedy powinienem sobie leciutko, czy nie leciutko. Postarajmy się też równo. Ciach, 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 przypalmy tu. 16 HP? Przeszliśmy! Ej! Cudownie, po prostu operacja pierwsza zakończona sukcesem. Z czasem też się pewnie ogarnę z tym wszystkim. Wild boils from the individual. Okej, niech będzie. Ciach, 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 jakieś bąble mu wyskoczyły, czy coś swego rodzaju. Okej, octem. O, w sumie to nawet nie wiedziałem, że octem można coś takiego rozkminić. O, mogę przytrzymać i muszę klikać za każdy, dobrze. Woda kwiatowa, też przyświęcona coś jak perfumy? Może? Nie wiem. Będziemy rozcinać. Co jest? O, bo źle kliknąłem, dobra, czyli tu lepiej złapać wyżej niż niżej. Nie wygląda to zbyt ciekawie. Może tak rzeczywiście wyglądała jakaś tam chirurgia czy medycyna w jakimś średniowieczu. Niespecjalnie się znam niestety i chyba nie chcę. Pijawki jakieś, dobra. Przyklejamy pijaweczki, tu jeszcze jedna pójdzie na bank. I tu, dobra, wow, i tu. O, i tu, dobra, dużo tych pijaweczek. Dobra, muszę wyciągać z nich ekstrakt. Niech będzie. O, i teraz musimy przeciąć żyły. Okej, to nie będzie zbyt specjalne. Okej, może tak wyglądała ta medycyna. O, i teraz muszę odłożyć te wszystkie. Okej, już mogę. Halo, bo ta się lekko zacięła, mam wrażenie. Dobra, może ją na końcu. Odłóżmy sobie te pijawki, nie wiem co prawda z nimi, co potem z nimi zrobią. Są dziwne, czarne, dziwnie się poruszają. O, ona była już jako odłożona, dobra, już wiem czemu przynajmniej mi jej nie dało. Nie mamy też ograniczenia czasowego z tego co widzę, więc... O, Krystian, musisz... Co jest? O, musimy na krzyż, dobra. Już się zastanawiałem, o co chodzi, na krzyż, no tak, bo to szwy robimy takie. Okej. Czy to jest wszystko? Okej, nie, czyli zdecydowanie nie. Musimy wytrzeć całą tutaj powierzchnię, ale wszystko się zrobi bardzo ładne, jasne, bez większego problemu. Ciach, ciach. Nie ma śladu. A, jeszcze tutaj dwa punkty. Jeszcze dwa punkty zostało, ale też udało nam się przejść, więc bardzo ładnie, bardzo fajnie. Zdrowia 40 zostało, czas 112 sekund. Nie najgorzej, nie najgorzej. Myślę, że nie będziemy tutaj czytać, dowiemy się po prostu. O, jakiegoś, nie wiem, antychrysta czy coś. O Jezus. O, trafiłem, dobra. Teraz nie jestem pewien, czy powinienem mocno czy lekko. O, czyli powinienem mocno. O, jak trafiam w mocno, to nie traci zdrowia. Ooo! Czyli jak trafiam idealnie w mocno, to nie traci zdrowia. Niech będzie. No dobra, trochę nam poszło. Czosnek. O, okej, włożymy mu czosnek gdzieś w bok. Niech będzie. Cztery ząbeczki. Restreach. Czy na... Tak, na ukos znowu. Czyli muszę patrzeć, jak są gwiazdki ułożone. I musimy zaszyć mu ten czosnek. Okej. Rysujemy mapę Europy. Dobra.
Mogłem powiedzieć, że takie odwrócone Włochy trochę wyszły. Niech będzie. Musimy... O nie, nie udało mi się! Popsułem pacjenta. Od początku, co? What? No dobra. Trzeba. Wrócimy zaraz do naszego poprzedniego pacjenta. No dobra, jak widzicie, w tej chwili sobie powolutku kończymy. Udało nam się przejść drugiego pacjenta, więc myślę, że bez problemów również powinniśmy przejść sobie trzeciego pacjenta. Ale no, jak widzicie, no z jakimiś takimi tutaj kolesiami może być ciężko. O, udało mi się, nie udało mi się. Nie udało mi się. Jest. Jest, nie udało się. Udało się. Come on! No come on! Bo mi się w życiu nie uda, będzie ciężko, naprawdę. Dobra, spróbujmy. Czosnek nie powinien być ciężki do umiejscowienia. Zostało nam 30 HP pacjenta. To nie jest specjalnie dużo, ale tu nie straciliśmy zdrowia przynajmniej na tym. Dobra, na pewno mapa Europy im się nie podobała, więc spróbujmy nakreślić to w miarę prosto. A! Nie! Come on! No najgorzej po prostu, najgorzej! Jeszcze raz, jeszcze raz. Muszę przejść tego pacjenta. O! Znowu 30 HP. Będzie bardzo ciężko to zrobić, takie mam wrażenie. Bardzo, bardzo. No cóż. A 20 HP, najgorzej. Już mam mniejszą, tak jakby, szansę na to wszystko. No dobra, trzeba nakreślić bardzo ładnie. Przechodzę to chyba po raz piąty i powiem wam, że no łatwo nie jest zdecydowanie. Nie mam jakiegoś super systemu, plus nie jestem najlepszy chyba w klikaniu tej spacji czy czegokolwiek. Chyba lewy przycisk myszy, bo niespecjalnie mi to idzie. No dobra, zamontowanie tego mi idzie całkiem nieźle. O! A! O! 90 HP, no dobra, jesteśmy na całkiem niezłej drodze. Teraz czosnek. Czas na czosnek. Kulturalny czosnek, jest. Dobra, czosnek moim przyjacielem. Teraz przez przypadek nie kliknąć innej gwiazdki, bo będzie porażka totalna. Dobrze, udało nam się. Nakreślenie też nie jest jakoś... Jakbym tak ciął, to byłoby źle. Dobra. O! Come on! Dobrze jest. Udało się. I to była ostatnia rzecz, którą potrzebowałem zrobić. Dobra, trzecia operacja udana. No i to jest w sumie tyle, jeśli chodzi o tę gierkę. To jest gierka, która nazywa się Dark Cut. Jeśli chcecie więcej tej gierki, bo są też pozostałe części, to oczywiście zostawcie tak naszą łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. Możecie również zasubskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Trzymajcie się ciepło, no i pa pa!